jak fajnie strzela na wszystkie strony w ogóle. Bow of the Star Hunter. I tym się bije najwidoczniej z bliska. What the fuck? To ja zrobiłem? Cześć, witajcie, z tej strony Mangetsu i witam was w kolejnym odcinku drugiego sezonu Coś mnie tu bije. Zagrajmy w terrarię na modach. Ludziska, dzisiaj będzie odcinek, który będzie dotyczył craftowania, tylko chcę go zrobić troszkę w innej formie niż zazwyczaj, ponieważ mam przygotowaną nie tylko listę itemów, które chciałbym zrobić. Większość to są w sumie bronie, ale nie tylko. Też przygotowałem właśnie dokładny podział jakby rzeczy na daną klasę i zdecydowałem, że proces tworzenia będzie przyspieszony i będę wam pokazywał normalnie po prostu testowanie, działanie tych broni i jakieś ewentualnie opisy do powiastki. Myślę, że jest tego dosyć dużo, ale przynajmniej dość sporo sobie też zobaczymy, odkryjemy, bo po Moonlordowych rzeczy jest po prostu w opór. Dlatego będziemy mieli mnóstwo zabawy. Jeszcze chciałem powiedzieć, że czasami mi wyskakują takie dziwne komunikaty oraz jakieś dźwięki, krzyki, piski, w ogóle wrzaski. I to są tak zwane halucynacje, które wynikają z tego, że musimy ubić Void Leviathana, żeby po prostu zaprzestać temu debuffowi, no żeby on po prostu zniknął. To jest psychoza. I też mamy 10% zwiększone, znaczy 10% zmniejszonego defensa. O właśnie, już coś się śmieje. I 5% damage reduction. I patrzcie, teraz nawet jest komunikat o Moonlordzie, ale ten Moonlord się nie pojawi. To jest po prostu po to, żeby tak postraszyć trochę. I pewnie to nam będzie dzisiaj niestety towarzyszyło. Tutaj sobie jeszcze odłożyłem wszystkie potki. Poza nagraniem dosyć sporo zbierałem, żeby się przygotować do tego odcinka, bo chciałem, żeby to wyszło jak najlepiej. I niektóre na przykład bronie potrzebowały jakichś wcześniejszych rzeczy, jakichś wcześniejszych mieczy. To wszystko starałem się dropić i robić. Niektóre na przykład miecze do... tutaj jest taki miecz ze Spirit Moda, który umożliwia nam zrobienie lepszego miecza, to musiałem na przykład mieć tego NPC-ta, żeby to kupić, a ten NPC nie chciał mi tak łatwo przyjść, dlatego to troszkę mi zajęło. I tu na przykład później będziemy mieli Soul Star, sobie zobaczymy. No dobra, to myślę, że możemy tak powoli już przystępować do tego odcinka, znaczy do tworzenia. Po bossie Abaddon, którego biliśmy w poprzednim odcinku, pamiętacie, wtedy co nam się terraria zacięła na chwilę, wygenerowała się taka oto ruda, to jest tak zwany Obsidian Oblivion Shard. Przepraszam, nie obsydian. I tego również sobie dużo nazbierałem, ponieważ jest to potrzebne do niektórych rzeczy. Głównie widziałem tam zbrojkę, na której mi zależało. I też jeśli chodzi o te rudy z Furniture, Food and Fun, to są jakieś tam rzeczy z tego na różne klasy, ale uznałem, że nie będę tego robił, bo to jest taki mod, który w sumie miał mi wprowadzić głównie meble, a nie jakieś zbrojki. No i raczej nie biorę go do końca tak na poważnie, jeśli chodzi o itemy z niego. Albo jeszcze z Elemental Unleash się wygenerowała ruda, która się nazywa Purium bodajże. Sobie to wykopię. Purium Ore. I tu też są takie rzeczy, które mają bardzo słabe grafiki. Tutaj patrzcie, piec, takie typowe mega. I Purium Bar, z czego właśnie jakieś tutaj pewnie też niezbalansowane zbrojki będą low quality. Dlatego no tego nawet się nie tykam, że tak powiem. Myślę, że na początek zajmiemy się zbrojkami, z czego jeszcze warto wspomnieć o tych Oblivion Shardach, bo w końcu mówiłem, że po coś to jest, a jest to po to, żeby zrobić Oblivion Forge, to już pokażę. I z Oblivion Forge możemy sobie zrobić takie oto Oblivion bary. Chyba shardy nie będą na nic potrzebne, no mam taką nadzieję, więc przetopię wszystko. No i teraz mamy na przykład z Oblivion barów nie tylko zbrojkę, którą chciałbym zrobić. Mam nadzieję, że wystarczy tego wszystkiego, jeszcze Soul of Midnight jest potrzebne, ale też mamy przywoływaczkę później, no i parę innych rzeczy. To będzie pierwsza zbrojka, tutaj taka elegancka. Druga zbrojka to będzie zbrojka chyba z Just Moda, Lunar Cactus, tak to się nazywało. W każdym razie Lunar Cactus, jak powinienem wpisać, to powinno mi się pokazać. O, taka oto zbrojeczka. Później mamy zbrojkę z Essence of Eternity, czyli to jest chyba z tego bossa ze Spirit Moda. Tak, dobrze mówię, z tego Spirit Idol, jak on się w sumie nazywał, zawsze zapominam. No, z Overseera. W każdym razie tu jest zbrojka, tylko widzę, że są jeszcze trzy hełmy. To najpierw zrobię buty. To jeszcze będę pewnie później potrzebował tego materiału, więc mam nadzieję, że nie pójdzie mi cały. W takim razie, no ale dobra, w sumie niewiele potrzeba tutaj tego Eternity. To sobie zrobię wszystkie hełmy. Dobra, styknie. Ektoplazmy mi zabraknie za niedługo. I tak po kolei.
Jeśli chodzi o zbroję Xerok, to da mi ona w tym momencie bez podków, bez niczego. Znaczy są jedynie akcesoria, może one coś tam zmieniają. Mam 74 defensa. Tutaj widzicie, że dodatkowe zdrowie i manę, movement, speed, damage trochę tutaj jest. I jeszcze jakiś jest set bonus, że mamy 7% zwiększonego damage'a i krytyku. I projectile mają jakieś specjalne efekty przy biciu przeciwników. Chyba dostajemy coś, kiedy zostajemy uderzeni tak dodatkowo. No ogólnie myślę, że dosyć spoko zbrojka. Jak tak sobie porównuję na przykład na tym moim Larku Stomie, to jest tutaj 650 summon damage'a. A gdybym sobie wziął na przykład tę zbrojkę i główkę na summonera, jest tutaj na summonera, to tu mam praktycznie tyle samo summon damage'a. Aż jestem zdziwiony. Wydaje mi się, że może coś tutaj... Być może w tym tomie aż tak niewiele się zmienia. W każdym razie sama zbrojka daje jeszcze więcej defensa, daje jeszcze obrażenia do magii dodatkowo. Też daje nam tutaj max miniony o 4 na przykład. Max mana o 120, wow. I też redukuje koszty many. Set bonus mamy taki, że będziemy jakieś soul shardy spawnować, które będą podążać za przeciwnikami, no ścigać ich. No i tu jest opis, że stajemy się jakimś strażnikiem i mamy double tap to dash. Double tap? Aha, pewnie taki dash mamy, no. Widzę, nawet taka smuszka tutaj zostaje taka po nas chyba. Albo jak my biegamy? No, było takie fioletowe przez chwilę. Jeszcze mamy odbijanie projectili czasami, przez jakieś dusze, te, które tutaj mamy chyba. Wow! Ta zbrojka wygląda naprawdę fajnie. Powiem wam, że tutaj jest nad czym się zastanawiać. Tak samo na przykład te liczby w ogóle, 28% damage'a, albo tutaj damage taken jeszcze na przykład. O, ileś tam. I to jest w ogóle sam hełm. A tu mamy zbrojkę w ogóle Lunar Cactus, tego Just Moda całego, bo wiemy, że ten mod bardzo lubi kaktusy. I z tego co widzę, to jest ona głównie na throwera. Widzimy tu prędkość rzucania, też pobieranie rzeczy na throwera i w ogóle set bonus jest taki, że throwing damage jest zwiększony o 50%. Powiem wam, że nie mam zbyt dużo na liście rzeczy na throwera. O, jeszcze tu, że zwraca 250% damage'a od przeciwników do atakującego. Znaczy po prostu, chyba chodzi o to, że tam zwraca tyle damage'a, jak nas uderzają. No w każdym razie jest to zbrojka na throwera, którego tutaj na liście nie mam zbyt dużo, bo nie planowałem grać tą klasą, ale ta zbrojka fajnie to umożliwia i można się nad tym zastanowić. A ostatnią zbrojkę, jaką mamy, w ogóle jeszcze posprawdzam, tu jest 68 defensa. Tu wcześniej było... O! Na melee w ogóle mamy bardzo dużo, bo 99, znaczy już są zbrojki, które więcej dają, tylko tutaj też bez podków, bez akcesoriów i tak dalej. Jak porównujemy sobie ten defense, znaczy bez akcesoriów, no akcesoria są takie, jakie mam teraz obecnie. A tu mamy 69 defensa i mam 30% zwiększony damage. Jak na przykład najeżdżam sobie na mój Larku Stomp, to pokazuje mi znacznie więcej niż właśnie... W przypadku zbroi Xerok. No, sama zbrojka jest taka na każdą klasę z tego co widzę. I atakowanie przeciwników ma szansę na to, żeby osłabić wszystkich przeciwników w pobliżu. Wow, to też może być spoko. Ogólnie jak tak patrzę po tych zbrojkach, to najbardziej mi się chyba spodobała ta Shadow Spirit. Ta na throwera też jest spoko, no ale to jest tak, jak widzicie, na throwera. Też możemy szybko biegać za pomocą tych butów. No w każdym razie zbrojki są takie nawet porównywalne, ale tutaj zależy też, jaką klasą gramy. I w sumie tyle mam do powiedzenia. Wydaje mi się, że będę z nich korzystał. Jeśli, znaczy jeszcze dokładnie sobie je będę sprawdzał, bo też niektóre nam tam buffują zdrowie, albo więcej mają defensa, za to mniej damage'a, więc są takie porównywalne i też zależy, jaką klasą będę grał. W każdym razie zbrojki, powiem wam, że dobrze, że zrobiłem, bo naprawdę nie są złe. W takim razie nie ma co przedłużać, teraz bierzemy się za wojownika. Tych broni jest najwięcej z mojej listy, dlatego myślę, że to trochę zajmie i dokładnie nie będę opisywał, co będziemy robić. Za to po prostu zrobię i będziecie dokładnie wiedzieli, z jakich materiałów się to tworzy. Dlatego no pyk.
Wydaje mi się, że testowanie z tym, co mam, będzie w miarę fair. To zobaczymy. Najpierw ten Awoken Dream Nail. Jak sobie nim tak klepię, muszę klikać, warto zaznaczyć, to potrafię dobić do 4000, ale tak to ogólnie około 3500. Dobra, dalej mamy Live Lament, który wypadł nam w poprzednim odcinku z tej całej nocy. Nie wiem, jak to się do końca nazywało, ale z tego pustkowego czegoś, co przywołaliśmy w nocy. No, bije troszkę gorszy damage, mi się wydaje. No, na początku wydawało mi się, że bije więcej, ale to chyba dlatego, że czasami wypuszcza więcej tych siekier, a czasami tylko jedną. W każdym razie klikam, nie, znaczy nawet nie muszę klikać, mogę trzymać przycisk, ale jak klikam, to chyba szybciej nawet lecą te projectile, albo mi się wydaje. No w każdym razie tutaj jest o wiele gorszy damage. Hope's End, taki oto przedmiocik z Elements Awoken. Co to dokładnie robi? Aha, heals life on enemy hit. Jeszcze to można ulepszyć. Aha, nie można ulepszyć, tylko po prostu doiluj, awki jest to wykorzystywane, bo to jest również siekiera. Czyli możemy się na tym wyhealować. Ciekawe jak bardzo, ażbym się, nie wiem, walnął o coś. Gdzieś. Próbuję spaść z takiej odległości, żeby sobie zadać damage. W porządku. I teraz zobaczymy, jak ten heal działa. No. Coś tam healuje, znaczy widzę, że regeneracja mi strasznie wzrosła, ale nawet nie jestem pewien, czy to po prostu z itemu. Czy to z moich itemków nie jest. No dobra, w każdym razie coś takiego. Na razie dosyć słabo się zaczyna, ale teraz mamy Alpha Blade, czyli miecz, który bardzo trudno się robiło. Także wydaje mi się, że tu może być miłe zaskoczenie. W takim razie bije. No, po 7000, 8000, 10000 czasami można doklepać, ale tak ogólnie bije około 9000 z tego, co widzę. Wypuszcza projectile i bije, no tutaj jest napisane 478, ale właśnie tak to widzę, że potrafi po 9000 klepać. Także dosyć fajny mieczyk. Niektóre rzeczy może będę sobie tutaj odkładał, tak żeby wiedzieć, co jest najlepsze, a co jest słabe. Na razie te słabe rzeczy będę pozostawiał w polach, jakby. I teraz tak, Dragonfire Blade. Tutaj były dwa rodzaje Dragonfire Blade. Wszystko o takiej samej nazwie. W ogóle nie wiem czemu, ale Legendary tutaj ma minus 8% speed. I z tego się bije około 5000, 6000, a z tego... A to w ogóle troszkę inaczej klepie, bo... Bo tak, no i jeden taki projectile wysyła, pewnie z bliska będzie lepsze. No to nie wiem czemu, ale ten miecz jest o wiele lepszy od tego. Jeszcze możemy, no właśnie, możemy zamieniać sobie ten miecz na ten właśnie counterpart, jak jest to napisane, czyli ten taki, jak to się nazywa, przeciwny. Też mamy na prawym przycisku myszy jakiś right click the sword as you hold it to change, no po prostu żeby zmienić jego mode. Aha, na prawym mogę zmieniać też. Nie muszę craftować, ale też mogę właśnie zmieniać na prawym. Czyli nie musiałem tych dwóch mieczy robić tak naprawdę. Jeden wystarczył, ale niestety jest taki minus, że nam wcina ulepszenie, ten prefix nasz. Ohoho. No całkiem ciekawa broń, aczkolwiek ma swoje wady. Po 6000 klepie czasami 7000. Możemy też zmienić na wersję, która będzie klepać po 3. No nie wiem, co jest w sumie w tej wersji lepszego. Też jakieś gejzery możemy wypuszczać. Gejzery ognia, tego pewnie nie mam jak przetestować tutaj. No ale i tak, to jest o wiele słabsze. Tutaj mamy Elemental Disc, czyli coś, co nie spodziewam się, że będzie dobre. Ale może jak tym naspamimy, to będzie spoko. No dużo tego jest w ogóle. Może być dobre na grupę przeciwników, skoro tyle tych dysków się tworzy. No i to jest wersja oczywiście na wojownika, bo jeszcze jest wersja na trowera dodatkowo. No tak bije po 6000. Z tego co widzę. Solstice Claymore. Tylko dobra, niech tam te dyski się tutaj usuną. I Solstice Claymore, co to jest? Po 4000 z tego klepiemy, 5000. 6000 nawet. Też mamy informację, że projectile się, znaczy kolory projectili zmieniają się w zależności od pory roku, tak? Pory roku? I właśnie w nocą daje Night Wither, jakiś chyba debuff, a dniem, w ciągu dnia daje Daybroken. Coś takiego, więc jest to taki mieczor, który jest uzależniony właśnie od czasu, powiedzmy pół roku zmian w świecie i nie wiem czemu usunął się background, ale lipa. Nieważne. W takim razie teraz zajmę się czymś, co pewnie będzie dobre, bo jest z tego, z Just Moda i z błosika kaktusowego.
No, już tu widzę moc, 10 tysięcy, 10 tysięcy. I to jest taki wąs chyba gigantyczny, który wysyła równocześnie dużo właśnie, znaczy po prostu strzela takimi małymi chyba wąsami. I one się odbijają dodatkowo, więc to może być naprawdę dobre. To sobie tutaj zostawię. I ostatni w tej puli mieczy jest Greatsword of Judgment. I to jest mieczor, który zadaje naprawdę sporo. Ej! Z Calamity Moda to jest. Tak pium pium robi w sumie. Ma coś jeszcze dodatkowego? No nie. Tu jest jeszcze jakiś opis. Ale jest to materiał, więc w przyszłości można z tego zrobić Greatsword of of Blach. I potrzebujemy później, no to jeszcze kawał czasu do tego, tak naprawdę. W każdym razie ten mieczor jest bardzo fajny też. Wezmę go pod uwagę. Zaczniemy sobie od tej rękawicy. To jest taka rękawica, która wybucha w miejscu naszego kursora. Możemy po prostu po całej mapie klepać melee damage. I to chyba tyle. No ile to bije? 1000? 2000? Ale na pewno zaletą jest to, że w miejscu naszego kursora się pojawia 3000, no ale jakoś no nie do końca mi odpowiada. Blade of the Holy King... King? Knight! Nie King. Nie wiem, czemu chciałem przeczytać, że King to jest. W każdym razie mamy taki oto mieczor i tym się bije najwidoczniej z bliska. What the fuck? To ja zrobiłem? Tak! Robię taki projectile gigantyczny z góry. Ale nie jest nawet pokazane, czy to bije i czy i ile to bije. Jak mam to przetestować? Czy to czasami jeszcze się pojawia, czy to zawsze? Jest to ciekawy mieczor i nie mam do końca za bardzo możliwości go przetestować w praktyce, więc to jest taki jeden wielki znak zapytania. To takie znaki zapytania do przetestowania jeszcze w innych warunkach sobie zostawię może tutaj. Tu mamy mały jakiś taki mieczor, jaki malutki, Boże, Shinigami się nazywa, ze Spirit Moda i... To jest jakaś porażka, no nie wiem, może bez zbroi będzie bił więcej, może zbroja jakoś hamuje. No nie, no... No nie, no po prostu nie bije zbyt dużo. Shinigami. No i right click, żeby dashować przez przeciwników. O, no ale to w sumie to jest item donatora, więc nie możemy się dziwić tak naprawdę. Tutaj mamy Ark of the Elements, czyli coś, co już w sumie troszkę więcej mi mówi, bo coś o tym mieczu słyszałem w komentarzach. Także zobaczymy, co to dokładnie, ile to bije. 6000, 7000. I coś ma jeszcze dodatkowo, to jest materiał. To jest materiał i możemy Ark of the Cosmos zrobić, ale powiem wam, że jak na taki miecz, który robi się naprawdę z wielu innych mieczy, bo tam widziałem, znaczy chyba te Ark of, chyba 4 przed Elements były, że tak powiem, bo tam się robi miecz z miecza, z miecza, z miecza, no i jak na tyle craftingów to 8000, czy tam 7000 to nie jest zadowalający damage. Aż tak, no naprawdę. Znaczy fajne są te projectile, które wysyła czasami. Ale no nie wiem. Zostawię sobie go tutaj jako znak zapytania, o. Na razie może tych moich nie będę testował. Tu jest jakiś gorszy miecz, bo chyba mi wypadł z bossa, chyba z Abaddona. Tutaj no nie ma żadnej jakby... żadnego zaskoczenia. Mamy też Legendary Devastation, chyba tak to się czyta. Devastation. I to bije po 3000. Też nie jest jakoś super chyba. Dobre. Można to też ulepszyć, chyba w Devil's Devastation z Calamity Moda. Nie wiem, po co Calamity Mod wprowadza miecze, z czego wszystkie się trudno robi, a niektóre są lepsze od innych, a są na ten sam etap gry. To troszkę takie bez sensu, przynajmniej ja tak zauważyłem. Dalej mamy Galactus Blade, również z Calamity Moda. I to jest mieczor, który jest dosyć dobry, 12 tysięcy, 13 tysięcy. Tylko trzeba trafiać tymi pociskami z góry. Ale naprawdę wydaje się w porządku, jeszcze z materiałem do Earth w przyszłości. Earth z Calamity Moda. I to jest fajny mieczyk i coś jeszcze ma? No, myślę, że tyle wystarczy, bardzo fajny mieczyk. Jeszcze mamy Omega Beyond Blade, czyli ulepszenie miecza, którego powinniście znać. Bije nawet po 10 tysięcy, ale to z bliska, z daleka, no też po 10 tysięcy. To możemy zostawić w sumie, takie miecze po 10 tysięcy, okej. Co do starych mieczy, na przykład ten, ile bije? Tak dla porównania. Mało coś, to biło więcej, mi się wydaje. No patrzcie, tak jakby mi zbrojka hamowała trochę damage.
Patrzcie, wbiłem sobie tak nagle z tego miecza i potrafiłem tam w pewnym momencie 10 tysięcy wywalić, więc o co tu chodzi? Nie wiem, akurat obrażenia tego miecza są troszkę takim znakiem zapytania również, więc mogę korzystać, ale to też jest miecz, który bije wyłącznie z bliska i to należy o tym pamiętać, tak samo ten miecz, z czego jeszcze ten miecz pewnie możemy ulepszyć, bo widziałem. Tak, z jakimś pomelem możemy ulepszyć. Dobra, pamiętajcie, że test był tak zbliżony, powiedzmy, wiadomo, że to też moje warunki nie są tutaj idealne, ale w każdym razie te miecze, które są tutaj, sobie zatrzymam, po prostu włożę do tej skrzynki tak, żeby wiedzieć, że one są tymi dobrymi mieczami, a te no po prostu pójdą siedzieć w storage'u, raczej już niewykorzystane, ewentualnie wykorzystane w przyszłości jako materiały do innych mieczy. I to był wojownik, w każdym razie mamy gamę mieczy. Możecie też mi mówić, co waszym zdaniem jest z tego wszystkiego najlepsze, bo ja oczywiście opinię będę brał pod uwagę. I tak jak mówiłem, moje warunki testowania też nie są idealne, może nawet coś ze zbrojką jest do końca nie tak. Tego niestety nie wiem i trudno by było to wszystko powtarzać po 500 tysięcy razy, ale tak po zbliżonym zobaczeniu sobie tych wszystkich mieczy, z tego co widziałem najwięcej bił chyba Galactus Blade, bił najwięcej chyba. Dobrze, teraz przyszła kolejna maga, mam nadzieję, że odcinek nie będzie tak super długi i że te testy jednak będą miały jakiś sens. W każdym razie robimy sobie większą ilość broni, więc startujemy. Dobrze, jeśli chodzi o maga, to tu mamy taką książeczkę z tego kaktusowego bossa z poprzedniego odcinka i bije to mniej więcej w taki sposób jak ten boss, jest to również, no ma spory zasięg i no tak klepie po 10 tysięcy, więc chyba to jest najlepsza moja broń na maga obecnie. Do tego mam też na clear fury, chyba tak to się czyta. I widzę, że w każdą stronę strzela takimi pierścieniami, jeszcze to chyba namierza. Brzmi to dosyć apetycznie, że tak powiem. Jest to też fajna broń z tego względu, że to właśnie bije w każdą stronę, a nie mam jak tego przetestować sobie na tym bossie, chyba że stanę tutaj w środku. No ale to i tak mi chyba nie pokazuje tego tak jak powinno, bo tak to wydaje mi się, że biłoby to o wiele więcej. Tu mamy jakiś Staff of the Enlightened Warlock, coś takiego. Wow, jaki laser w ogóle. Widać te krawędzie też, tak? Na przykład w przypadku jakiejś wywerny czy coś. Fajne te bronie w ogóle, 5000, 6000 to bije. Tu mamy Asteroid Staff i to jest coś takiego, takie bombardowanie. 8000 to bije, więc fajna broń. No do tej pory najwięcej to biło. To jest takie, że trzeba to jeszcze potestować, bo to bije w każdą stronę. Jeśli chodzi o to, to był taki laserek dosyć. I jeszcze ma takie projectile, które robią chyba spirale. I też nie jest to złe, bije 6000. Asteroid Staff potrafi jeszcze więcej wywalić, po 7000, więc też fajna broń, myślę, że będę korzystał. A ten Ultra Liquidator, no po 6000 klepie, plus jeszcze jakieś tam randomowe miecze zsyła. I tu mamy Godly Staff, który będzie klepał po... Bum, bum, 8000, ale to jest tak normicka strasznie broń. Proste działanie, no po prostu taka sama broń jak ta wcześniej, ta Legendary, tylko że jakby tier wyżej i nic się w sumie w tym nie zmienia. Tak, no patrząc na to czysto technicznie. Tutaj też mamy trochę damage'a, ale bicie, że klepie to trochę różnie, więc tej broni na pewno nie będę wykorzystywał, a z tych, no to wydaje mi się jeszcze ciekawe dosyć. Chociaż jak na maga i porównując tak do Summonera, to te bronie i tak słabo wypadają. A te needlessy, które miałem wcześniej? Jezu, jak zacina w ogóle.
tak naprawdę poza tym Cosmic Rainbow to nie ma tutaj broni na maga, których nie chciałbym używać. Myślę, że jeśli chodzi o maga, to tutaj wszystkie bronie się przydadzą. Plus wydaje mi się, że jeszcze jakieś z Calamity moda powinny być. Tak, było milion tych mieczy, mieczy też z Calamity moda, to w przypadku właśnie maga możliwe, że też jest więcej znacznie do zrobienia, ale na razie tyle zrobiłem, tyle wyhaczyłem, tyle przetestowaliśmy. Dalej, moje drogie ludziska, mamy Rangera, więc standardowo zaczynamy od kaktusowego bossa. Jumbo, tak? Widzę, że tutaj damage jest dosyć fajny, tylko moje strzały pewnie mogłyby być lepsze. Chociaż... no, ale fajny ten łuk, taki duży, już go widziałem parę razy. I fajne jest to, że wysyła tutaj jeszcze takie kolce dodatkowo, nie wiem, czy wy to dokładnie widzicie. I widzę, że jak odpowiednio z tym będę się posługiwał, to patrzcie, jaki damage potrafiłbym uklepać. No z 11 tysięcy, 12 tysięcy, więc oczywiście jak najbardziej na tak. Tutaj mamy takiego shotguna, który strzela paroma pociskami naraz, tylko że jeszcze te pociski są dosyć zwariowane, więc może to działać jeszcze lepiej. Na razie tak bije po 4000 z tego co widzę. Jest to pewnie uzależnione od paru innych rzeczy. Hadron, co to jest hadron? Wow! Jak fajnie strzela w ogóle, jeszcze się przyspiesza dodatkowo. Tylko te moje pociski nie wiem, czy są dobre. W ogóle wezmę sobie na chwilę na przetestowanie jakieś inne pociski, bo te Magic Balety mi troszkę spokoju nie dają. No nie wiem, jeśli chodzi o damage, to tutaj tak nie pokazuje zbyt dużo. W przypadku Hadrona, mimo że coraz szybciej strzelamy, no to tego tutaj tak nie widać. Planetary Annihilation 7000 potrafi nawet wywalić. I strzela takimi fajnymi pium-piumami z Calamity moda to jest, i można to ulepszyć w Heavenly Gale. O, to jest z tego co słyszałem bardzo fajny łuk. Także będziemy mogli okazji... What the fuck, jak fajnie strzela na wszystkie strony w ogóle. Bow of the Star Hunter. Co to jest? Co tu jest grane? Znowu mamy sytuację, że jest przedmiot, który strzela wszystko wokół. Więc może to być dobre na jakichś przeciwników czy coś jeszcze dodatkowo. To na pewno biorę. Ten Planetary Annihilation chyba też, czekajcie. No, myślę, że będzie spoko. W sumie bije po 3000, ale wydaje mi się, że w praktyce będzie biło jeszcze więcej. Tu jest Katagina. Katagina, tak to się nazywa. I bije po 9000. 10 tysięcy nawet potrafi zadać. No, i to w sumie tyle. Bijemy trzema naraz pociskami. Strzelamy. Tutaj mamy Prismatic Flame Buster. I to jest taki, z tego co wiem, rodzaj Flamethrowera. Więc to raczej nie będziemy, myślę, z tego korzystali. Ale liczyłem, że będzie to troszkę lepsze. No, coś takiego. Tu jeszcze mamy Astral Barrage. Pium, 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 pium. Dużo krytów tutaj leci. I po prostu strzela takimi astralnymi strzałami. I to tyle. Ale myślę, że to jest całkiem spoko. Dobra, to z tych mieczy, znaczy mieczy, z tych broni, które chciałem zabrać, to myślę, o patrzcie, tutaj jak dużo wywaliłem nagle. Planetary Shotgun. No co jest grane, czemu czasami tak, a czasami tak strzelam? Myślę, że z każdego rodzaju z tych broni będę korzystał. Dodatkowo jeszcze mogę zobaczyć, jak się sprawuje nowa Doom Cannon, może nie będę sprawdzał. I to chyba wszystko. Ten nowa, jak chciałem zobaczyć, jak będzie się teraz sprawdzał. No tak po 5000 klepie. 4000, więc widzicie, że progres jest, jeśli chodzi o bronie. W każdym razie to był Ranger tutaj przetestowany i te bronie myślę, że naprawdę dają radę.
Jak wiecie, samony to troszkę inna kwestia i tutaj za bardzo nie szukam nowych rzeczy, dlatego że ten Larkuston to po prostu jest tak mocny przedmiot, że sami się zdziwiliście w poprzednim odcinku. No ale chciałbym jednak mimo wszystko tutaj trzy brońki sobie zobaczyć i porównać przy okazji z tymi, dlatego to pewnie nie będzie długo trwało i przetestujemy sobie na poprzednim bossie tym całym właśnie kaktusie, bo jakbym testował, nie wiem czy po prostu by te miniony biły tę lalkę. No coś tam biją, ale no to patrzcie jak to wygląda w praktyce. W każdym razie to sobie odwołam, przewołam sobie jak najwięcej tych tutaj pomocników kaktusów i zobaczymy jak oni się sprawdzą przeciwko swojemu wielkiemu bratu. Ile jest dipsa? 15 tysięcy z tego co widzę. Po 15 tysięcy biją moje minionsy, ale to i tak nie jest mało, kurczę. Całkiem jestem pod wrażeniem. Teraz się przerzucimy na Call of the Ultimate Leader. Do końca jestem pewien jak z tego korzystać. Mamy jakiś Nebula Swarm, coś takiego. I to leci za naszym kursorem i coś tam klepie, po 7 tysięcy widzę nawet. Ale no... dziwnie to działa i wolałbym mieć normalne miniony. Zresztą tamte kaktusy były po 15 tysięcy. Elemental Axe, czyli przedmiot, który miał kiedyś Ryfek w naszej serii z Barda i Samonera. I to podobno było dosyć dobre. Ale chciałbym to zobaczyć jak to działa. To bije po 3000, wydawało mi się, że to bije więcej. To jest Calamity Moda w dodatku. A tu troszkę takie negatywne? No po prostu, takie niemiłe zaskoczenie, bo myślałem, że to będzie o wiele więcej biło. No raczej nic nie zrobiłem źle. Jest tutaj Elemental Axe i... no, sieci w przeciwniku. Ale nie wydaje się aż tak dobre. W kwestii Summonera wątpię bym używał czegoś innego niż ten Larkuston. O ile w ogóle jeszcze będę korzystał z Summonera, bo widzicie jak to wygląda. No ale tak to Cactus Staff nawet się sprawdzał i te Call of Ultimate Leader powiedzmy, że też, ale Cactus Staff znacznie lepszy. Dobra, jak wiecie mamy tutaj Summonera, w sumie prefiksy mogą się trochę różnić, ponieważ miałem cofkę na świecie z powodu, no cóż, pominijmy ten temat, w każdym razie treasure bugów z kaktusowego bossa niestety nie mam, ale ważne, że sobie potestowaliśmy te bronie i teraz w sumie taka ostatnia podklasa i nie chciałbym tu za bardzo się wgłębiać w to, dlatego, że mówiłem już, że za bardzo nie będę trollerem grał, ale widziałem, że z tego Just Moda, z tego kaktusowego bossa jest jeszcze coś takiego, to postanowiłem, że to zrobię i to taka ostatnia w sumie rzecz, jeśli chodzi o klasy. Następnie mamy tylko akcesoria, tutaj mam 4 na liście i jeszcze dwie troszkę inne rzeczy. Też tak trochę nie mam akcesoriów pod trollera, no więc już to w sumie troszkę pominiemy, zobaczymy po prostu jak bije ten przedmiocik i... o, no, 7 tysięcy, 8 tysięcy, 10 tysięcy potrafi wyklepać, po prostu bardzo szybko strzela takimi kolcami. I tak porównując do poprzedniej broni, której sobie używałem, czyli właśnie Quantum Breakera, no to Quantum Breaker wypada mniej więcej tak. W sumie jeszcze mogę ubrać sobie tę kaktusową zbrojkę na Trowera. I właśnie, i ile teraz będzie? Jeszcze więcej, 11 tysięcy możemy nawet dobić. A jeszcze mi się przypomniało, że przecież mam Eyeball Glove z wcześniej i to też wypadałoby sprawdzić. No widzę, że bije po 6 tysięcy, ale jak tak chyba będę jeszcze trochę inaczej tym strzelał, to może więcej będzie. No ale to w sumie taka ciekawostka. Dobra ludziska, to będą wszystkie przedmiociki na ten odcinek. Jeszcze zastanawiałem się, czy mam ubić Dungeon Guardiana, bo z niego wypada Celestial, jakiś tam przedmiot, który jest potrzebny do innych przedmiotów, ale wiecie co, chyba dzisiaj nam już nie starczy na to czasu, nie jestem do końca przekonany na temat czasu odcinkowego, bo wiecie, że ja tu wszystko przyspieszam i tak dalej. I tak, jeśli chodzi o akcesoria, które zrobiłem, no to jest tutaj Draedon's Heart, czy Draedon's Heart, i to daje 10% zwiększone obrażenia, kiedy
jesteśmy pod wpływem zawału serca. No tak, wiecie, taki debuff czasami dostajemy tutaj. Więcej rage'a, nie będę się tutaj w to wgłębiał. I mamy też odporność, w ogóle tułem mi znowu zniknęło. Mamy odporność na debuff horror. Stanie powoduje, że bardzo szybko się regenerujemy i daje nam 50 defensa. Jest to takie dosyć defensywne akcesorium do zlikwidowania paru nieprzyjemnych debuffów i też mamy troszkę damage'a, więc myślę, że całkiem spoko. Mystical Code z Beyond the Forgotten Ages. Mamy tutaj niesamowitą regenerację zdrowia. Też mamy obniżony czas jakby potek. No wiecie, możemy krócej czekamy, żeby następnej potki użyć. Powoduje też, znaczy tworzy jakiś emerald, jakąś energię emeraldu wokół nas na jakiś czas. Coś takiego. O właśnie, widzę, to jest ta energia emeraldu. I to właśnie tutaj wybucha, pomaga i zwiększa ilość wylatowanej kasy z przeciwników. Aha, jeszcze 10% zwiększony damage. Także wydaje mi się, że bardzo fajne akcesorium. Tak samo tutaj, widzicie, każde z tych akcesoriów ma coś związanego z healowaniem nas, więc mamy tutaj też zwiększoną regenerację, maksymalne zdrowie o 50 mamy zwiększone, stanie powoduje niesamowity life regen, wiecie, tak to w przypadku tego golema, tego i przedmiotu z golema. No i krytyki będą nas leczyć, to już też może być fajne. No i na końcu mamy skrzydła, chciałem je porównać z tymi naszymi. No to w sumie nie ma co się tutaj nad tym rozwodzić. Te True Demon Wingsy to mnie tak nie przekonują. I jeszcze mam jedną rzecz, to nie jest akcesorium, to w sumie nie jest nic z tych rzeczy. To jest po prostu przedmiot, który trzymamy bodajże w ekwipunku. I jak się teraz na przykład zranię, to nie wiem, wezmę sobie buty. Muszę mieć poniżej 250 HP. Może i tak. No w każdym razie widzicie, że coś nam tutaj daje, jeśli chodzi o zdrowie, więc będziemy pewnie szybciej. O, nade mną takie dwójki się pojawiają, to chyba o to chodzi. O, i przestały, no. Faktycznie, czyli mnie healuje, bo to nie jest do końca regeneracja, dlatego że nam tak dwójkami sypie co chwilę, że tak powiem. A nie, no to troszkę inaczej pewnie działa. W każdym razie mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Nieco sobie broni porównaliśmy. Postaram się walczyć za ich pomocą w przyszłych odcinkach. Wiecie, jeden odcinek, jedna klasa, coś w tym stylu. Jeśli nie zrobiłem jakiejś broni... No już, cicho. Jeśli nie zrobiłem jakiejś broni, która mogłaby być na przykład bardzo dobra na klasę, nie wiem, maga, rangera, czy właśnie summonera, to oczywiście możecie mi pisać. Nawet prosiłbym o to, żebyście mi pisali, bo no widzicie, że jeśli chodzi o bronię i rzeczy na modach, jest tego tak dużo, że trudno wszystko zrobić, więc mogłem coś oczywiście pominąć, coś co mogłoby być bardzo ważne. I jeszcze chciałbym dodać na końcu odcinka, że jest taki przedmiot, w ogóle są legendarne bronie z Calamity Moda i myślałem o tym kiedyś, żeby je wydropić, ale jednak z tego zrezygnowałem, bo stwierdziłem, że już trochę tam pokazywałem w poprzedniej serii tych legend i że tego tak bardzo nie potrzebuję. Jedynie był taki przedmiot, takie akcesorium, o którym ktoś mi pisał już parę razy, że ono wypada z tej syrenki od Lewiatana. Ale jest bardzo mała szansa na to, żeby to zdobyć i trzeba naprawdę nasiedzieć się nad komputerem. Może uda mi się to zdobyć, może nie, no nie obiecuję, ale fajnie by było, bo ono tam wzrasta wraz, znaczy ulepsza się wraz z postępem gry i jest bardzo dobre. Dlatego, no być może to jeszcze zdobędziemy, może na jakimś live'ie czy coś, zobaczymy. W każdym razie mam nadzieję, że odcinek wam się podobał, więc komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie. Do zobaczenia, no i pa pa!